Hej kochani, z tej strony zawsze Oki, a dziś na odcinku otworzę chyba najbrzydsze slime, jakie spotkałam w chińskim sklepie. Dotychczas nie otwierałam ich jeszcze i wydaje mi się, że to jest iceberg slime. One mają prezentować tutaj takie kaczuszki. Sama troszeczkę nie wiem, są tutaj takie dodatki, jest slimik, jeden taki kosztował, zobaczcie, tutaj jest cena, kosztował, nie wiem czy się wyostrzy, w każdym razie 5 zł, więc wydaje mi się, że troszeczkę dużo, jak na takie wyjątkowe cudo. Zostawiajcie koniecznie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale, a ja lecę robić unboxing i sprawdzimy, czy te cuda są warte w ogóle kupna, bo są okropne. To nie należy do najładniejszych slimów, jakie kiedykolwiek w życiu widziałam, ale postanowiłam, że wezmę dwa. Razem mnie to wyszło 10 zł, bo pojedynczo kosztowały po 5. Są tutaj takie mini kapelusiki, tu wygląda jakby było ubrudzone i był tutaj grzyb. To jest już w ogóle mistrzostwo, więc jestem ciekawa, co to tam w ogóle jest, to szare. Więc otworzymy to na końcu, więc tu będzie najważniejszy zapach. Ale dobra, otwieramy ten pierwszy, co to z tego wyjdzie w ogóle. Ciężko się to otwiera. Dobra. Jest to iceberg slime. Jest tutaj ten jakże zacny kapelusik, który bym prędzej użyła do lalek Barbie. Jest to wstążeczka. Czekajcie, poukładam to tutaj w bardziej widocznym miejscu. Tak to sobie poukładamy. Tak, kapelusik, wstążeczka, nos, oczyska. No nawet ciągnie się ten slime. Iceberg slime, dobra. Sprawdzamy zapach. Dziwny. Nie umiem go zlokalizować. Ale to też jest coś dziwnego, zobaczcie. Chyba nie chcę się tym bawić, więc odkładam to zepsute na bok. Wyciągam to tutaj wszystko sobie, wiecie. Tak i wymieszam. Rozciąga się nawet w porządku. Nie mam jakichś takich zastrzeżeń do tej masy, poza tym, że brzydka była przez to, że była tak ozdobiona. Ale ja ją całą teraz wymieszam. Rozciąga się w porządku. Jest okej. Nawet. To jest wolałabym taką masę, bez tych dodatków, takich no dość brzydkich. I zobaczcie, to od razu wydaje się być naprawdę mega ładne. Nie chcę układać z tego żadnej kaczki, nie czuję takiej potrzeby. Takim zastrzeżeniem jest to, zobaczcie, to jest takie czarne, nie wiem czy mi wyostrzy. Więc to idzie do wyrzucenia. Ale ogólnie, zobaczcie, rozciąga się genialnie. Nie mam zastrzeżeń. Uważam, że ten jest super. Otwieramy kolejnego, bo jestem naprawdę mega ciekawa. Nie daję tych dodatków. Te dodatki do wyrzucenia tutaj będą w tych śmieciach. Takich. Zamykam pudełeczko. Otwieramy teraz ten. Bardzo się go boję przez ten brud tutaj. Bardzo, bardzo porządnie będę musiała potem wymyć ręce. Wow! Widzicie to? Tutaj? To o to mi chodzi. O ten brud. Dobra. Bierzemy kapelusik. Nie wiem skąd wyciągnął skali te kapelusze, ale ewidentnie tu jest grzyb. Słuchajcie, to wygląda, ten kapelusz wygląda jak jakiś ze starej, zakurzonej lalki na komodzie. Tu jest pierwszy grzyb, który wyciągam i wkładam w kapelusz. Ble. Oczy. Nos na odwrót oczywiście. Masa jest w porządku, ale jest trochę zepsuta, bym powiedziała. Tutaj jest ten grzyb między tym pomarańczowym a różowym, no i na tym różowym jest ten grzyb, więc ja to wyciągam i wyrzucam. To idzie do wyrzucenia, nie wiem, niepotrzebny jest ten dodatek, jest naprawdę ohydny.
Zobaczymy, czy z drugiej strony coś się dzieje. Okej, dobra. Zobaczymy, jak ta masa się ma. Mieszamy wszystko. Tutaj zobaczcie, jest naprawdę wielobarwne. Ciekawe, jaki ostateczny kolor wyjdzie. Na razie coś się plasuje na niebiesko-biały. Bardzo to jaśnieje. Dziwne, ponieważ myślałam, że będzie przebijało coś naprawdę innego. A robi się taki, no, mdły. Może w kamerze być widoczny fioletowy, chociaż mi się nie wydaje. Masa jest w porządku, ale wydaje mi się, że jest zepsuta trochę i bym się nie chciała o tym dłużej bawić. Ze względu na fakt, że no, był na tym grzyb i wiecie, jak to jest. Niezależnie, czy na malutkiej części produktu on się znajduje, to i tak całe, przykładowo, warzywo, chleb, jakikolwiek inny produkt jest już zarażony tą bakterią. No i mam ją na rękach i właśnie idę zaraz umyć dłonie. Ale zapach sprawdźmy. Taki lekko... Taka lekka stęchlizna jest wyczuwalna. Więc no, nie dość, że były brzydkie te slajmy, to miały grzyba, ale na koniec ta masa wyglądała nawet w porządku. Tylko się zrobił, zobaczcie, taki mdły, szary. Szkoda. Zobaczcie. Takie dwa kolorki z tego wyszły. Ten żółty nawet w porządku. A to tutaj idzie do wyrzucenia. Okropne. Ja szybko idę myć ręce, bo już czuję, że coś delikatnie mnie spędzi. Ja tego bym nie chciała. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć, kochani. Pa! Uważajcie na siebie przy slajmach.